Halo, halo, witamy Was bardzo serdecznie w vlogmasie numer 2. Jak widzicie, u nas jest już piękna świąteczna atmosfera, choinka stoi, także jesteśmy w pełni przygotowani na tę atmosferę. A dzisiaj zapraszamy Was bardzo serdecznie na bardzo, ja bym powiedziała, amerykański odcinek. Tylko dlatego tak mówię, bo po prostu mi się kojarzy ozdobione domy tak genialnie. Jak zobaczycie dzisiaj, kojarzą mi się tylko i wyłącznie z amerykańskimi filmami. Także zapraszamy. Okej, patrzcie na to. Po pierwsze, gdzie oni to trzymają normalnie? Po drugie, ile płacą za prąd? Aha, tam jest więcej. Tutaj jeszcze. Wow. O, oni mają tego koalę, tego. Myślę, że tu można wejść chyba. Patrzcie, jak pięknie. O, tam możecie zobaczyć, trochę ludzi jest. Tam o. Tu o widać. Wow. Wow. Tutaj ile różnych jest. Tam kangurów, to chyba z 3 czy 4 są różne. Miś polarny, coś tam jeszcze jest. O, ludzi coraz więcej w ogóle przyjeżdża. Co myślisz? Pięknie. Musimy zrobić ranking. No, trochę być sąsiadem tego ziomu. Serio, no sąsiedzi nic nie mają. Tutaj jeszcze Państwo udostępnili swój garaż, że można w ogóle wejść do garażu jakby i zobaczyć tam dalej, co jest. Tam dużo ludzi teraz stoi. Patrzcie, Państwo zrobili tutaj tak, że jest, można napisać sobie, co myśleliśmy. Dać swoją opinię. To jest skrzynka na listy do Mikołaja. I tutaj ludzie pisali, co myślą, że super effort i w ogóle bardzo miło. A tutaj jest właśnie ten garaż. O matko, chcę ten telewizor. Jak pięknie. No, bardzo dużo szczegółów. Wow. Jak słyszycie, też dużo dzieci tutaj, bardzo im się podoba to. Tutaj tego sąsiad powinien mieć taki znak, wiesz, jak na tych wszystkich memach, że strzałka na tego sąsiada i że ja też wszystkiego najlepszego. No fajnie. Widziałam w ogóle, że niektórzy na tej stronie, na której to znalazłam, pisali, że akceptują donacje na przykład. Że w zamian za to, że wiesz, robią taki dom i wszystko to, że akceptują, żeby tam wpłacić na jakiś cel czy coś tam. Jak zbierają na cel, to jakiś to spoko. Jak na rachunek za prąd, to niech po prostu tego nie robią. No tak to wygląda w pełnej okazałości. Jak widzicie, świeci się. No jak spojrzymy na ulicę wokół, no to tak, dużo aut, które właśnie przyjechały z nami jakby. Ale poza tym to sąsiedzi nie próbują z panem rywalizować. Właśnie tak rozmawialiśmy na ten temat, że jesteśmy bardzo ciekawi, jak oni mają jakie ugody z sąsiadami, bo no... Szczerze mówiąc, ja nie miałabym nic przeciwko temu, bo to przynosi ludziom radość. Oni ogłaszają się na tych grupkach, ludzie sobie przyjeżdżają, jest jakby fajnie. Dobrze. Ale z drugiej strony, no mamy to, że jednak naprzeciwko mieszka na przykład sąsiad, więc już sąsiad ma po prostu po... O, tu są dwa! O matko, patrz ile lampek! Zaraz zobaczycie. Ale tak, zwłaszcza ten pan, jestem bardzo ciekawa, jaką ma ugodę z sąsiadem naprzeciwko, bo jest naprawdę bardzo jasne. I ten sąsiad, no teraz na przykład na pewno ma to w oknach swoich, ale też z tego, co widziałam, to większość tych światełek się wyłącza po 9:30. Także to jest spoko. Co myślisz o tym, który właśnie widzimy? Strasznie się coś dymi. Właśnie też zauważam ten dym. Te panele słoneczne może tam już nie wyrabiają. Tak. Idziemy. Idziemy. W ogóle nie wiem czemu, ale pachnie bzem. Czujesz bez? Jakby... A, tu jest chyba. Czuję bez. Właśnie o tym, jak mówiłam, jestem ciekawa, co ci sąsiedzi na to. Ja nie miałabym nic przeciwko, dopóki właśnie to się wyłączyło o 9:30. No i dopóki ktoś też to ze mną jakoś to tam mi chociaż przekazał, nie? Właśnie nie wiem, czy widać... O, widać, tam się dymi coś z dachu. Ciekawe co. Wow. Dosłownie, to jak właśnie to dziecko zrobiło. Wow. Tutaj mamy... Fire is slowly dying.
co tu się dzieje? Wiesz, co chcę zobaczyć? Przedłużacz, który to wszystko napędza. Tu jest nawet, patrzcie. Tu jest nawet normalnie wodospad i płynie do rzeki wodospad. Co tu się dzieje? Normalnie wodospad płynie do wody. Nie, to jest jakiś hit. No i właśnie ten dym niepokojący. Palmy przystrojone. Wow. To jest jak z jakichś filmów, gdzie sąsiad to włącza i ten energia w całej dzielnicy, pum, nie ma. I fajnie, bo w każdym tym miejscu jest też muzyczka, więc jest tak klimatycznie. I ja nie mogę. Naprawdę, robi to takie wrażenie, w ogóle na żywo robi takie wrażenie, że szok. Ale po pierwsze chcę zobaczyć przedłużacz. Po drugie jesteśmy bardzo ciekawi, czy mają panele słoneczne, czy jak to jest zasilane prądem. Bo tyle światełek, nawet, chociaż w sumie pewnie mają te światełka takie po prostu słoneczne, ale to nie wiem, ja nie wiem jak to działa w ogóle, nawet nie chcę wiedzieć. A układania ile? To w ogóle nie chcę wiedzieć. No ale szok. No są kangury dwa jak nic. Okej, okay, jesteśmy w Australii, wszystko się zgadza. Szok, po prostu szok. Jak obstawiasz, ile to układali? Ja też się zastanawiałam w ogóle jak to zrobić. Jak to połączone musi być, nie? Oni ubrali dąbciuchy. Patrz, tam są, kurczę, szkoda, że nie widać. Patryk zrobi przybliżenie telefonem, ile tam jest tych... Jeszcze w ogóle założyć to założyć, bo to wiadomo, jest ta ekscytacja, że święta nadchodzą, super. Ale potem to ściągać, o matku. Tutaj patrzcie, jakiego mamy pana Mikołaja mega wyluzowanego. Halo? Pan jest surferem. Ja też surfowałam raz, ale mi nie wyszło. I tutaj widzicie, jest informacja, że jest normalnie konkurs i po prostu te wszystkie domy, które pokażemy, one właśnie biorą udział w tym konkursie. I nie wiem, czy tutaj jak się skanuje, to można głosować, bo jest napisane, żeby zeskanować, żeby wygrać. Może właśnie tam się głosuje, no trzeba zobaczyć. No na tego bym na pewno zagłosowała. Chociaż tamten poprzedni dużo miał plus za to, że miał dużo tych różnych figurek. Który uważasz lepszy, ten czy tamten? Miał dużo figurek, ale mi się wydaje, że ten jest taki bardziej złożony, bo tam było wszystko wrzucone naraz. Aha, ale no i tak, tak. Masz, to masz taką jakby rzeczkę zrobioną z delfinami, masz gwiazdki, masz fajne ten z efekty. No tak, masz rację, ten jest bardziej do kupy złożony, no. Okej. Okay. To ten. Ta gwiazda tam fajna. No. Ja ogólnie te wszystkie domy znalazłam na grupie na Facebooku. Jest po prostu grupa na Facebooku, tam... Nie pamiętam jak ona się nazywała. Coś tam dosłownie, że... Coś tam dosłownie, że światełka w Brisbane. I tam dosłownie właśnie ci właściciele się ogłaszają. Oni po prostu piszą adres, że światełka będą na przykład codziennie od 18.30 do 21.30. Także to też nie jest tak, że one są, wiadomo, te światełka są włączone przez całą noc czy coś. Tylko jest właśnie, chociaż może niektórzy zostawiają, ale po prostu ludziom mówią, żeby przyszli o tej, do tej 21.00 przychodzili, bo wiadomo, po 21.30 nawet już kupimy, by było komuś pod dom pójść. No ale dobrze, my jedziemy dalej, zobaczymy. Na razie w naszym rankingu ten jest na pierwszym miejscu. I proszę bardzo, mamy kolejną lokalizację. Tutaj pan ma łódkę przy okazji. No ta już wiadomo, nie jest taka... jak poprzednia. O! O! Śnieg się sypie! Ale duży ten dmuchany. Aha, tu jest ten sztuczny śnieg, leży normalnie. O! Pada śnieg! Ale super, tutaj jest pan z Irlandii, skąd wiesz? Na aucie mają Irlandię. Aha, jest pan właściciel i po pierwsze powiedział nam, że wszystko to trzyma w... z tyłu ma... jak to powiedzieć? Szopę. Szopę taką specjalnie na to tylko i że jak się wchodzi, to tylko jest tyle miejsca, żeby ustać w ogóle, bo wszystko jest zawalone rzeczami, ale przemiły pan i jeszcze powiedział, że nam da adres, bo tutaj obok jest podobno jakieś genialne i że on sam nie wie, jak ci ludzie to robią i że jak oni to też zdejmują potem. O, nie topesz. Daje nam adres właśnie. Ogólnie ten poprzedni pan nam powiedział, że tak bardzo mu się nie chce zdejmować tych dekoracji, że trzyma je aż do marca. Ale to pomyślcie sobie, do kiedy trzyma je ten pan.
Jest tu ich jakieś 5 razy więcej niż u tego pana poprzedniego. O matko, jaka koala, patrzcie. Ale piękne. Ogólnie ten jest zdecydowanie największy, bo on się tam ciągnie jeszcze dalej. Też chyba jakiś sztuczny śnieg. W ogóle czujesz jakiś zapach? Taki jest co jakiś ten. Ten w ogóle dinozaur się u każdego pojawia. Nie wiem, o co chodzi z nim. No przepięknie, ale o, te kangury też były u tego drugiego pana. Tutaj ja już jestem znawcą. A tak, tam też jest sztuczny śnieg. O ja, tutaj bąbelki, maszyna do bąbelków leci dla dzieci. Nie no, pięknie. Kurczę, fajnie zrobione. Tutaj Mikołaj odlicza dni do świąt. Tutaj super zrobili do zdjęć takie. A tutaj patrzcie, brain freeze, czyli zamrożenie mózgu, jak się zje coś zimnego. Ten bałwan ma... Gdzie jest Patryk? Musi to zobaczyć. Patrz! Patrz na tego bałwana! Brain freeze! Wow, tutaj to wszystko naraz. Śnieg, bąbelki. No, raj dla dzieci po prostu. O Jezus, tam się dzieci bawią w śniegu. To może być niektórych z tych dzieci w ogóle pierwszy śnieg, jaki oni widzą w życiu. I tutaj też są państwo i tutaj zachęcają, żeby na nich głosować. Po prostu skanujesz ten kod i co? Jakaś strona jest, tak? Ale to jest znowu to KIS, czy nie? Dałeś serduszko? Dałem serduszko. Bo jest pełno ludzi przyjechało. No ale no nie dziwię się, no patrzcie jakie piękne. Aż postanowił aparat mnie już wyłączyć z widoku i tylko pokazywać ozdoby. Także no, najbardziej jestem fanką bałwana, który ma brain freeze. Co? Aha, mam to stanąć na zdjęcie. Ten dom ma duży plus za to dla dzieci, że od której do której mówisz? Od 6 do 8.30 wychodzi Grinch tak. Codziennie. Chyba codziennie pani powiedziała. Albo więc weekendy. Pan się przebiera chyba po prostu i zabawia dzieci. Tak, a teraz i tak bąbelki lecą wszędzie, one nas też lecą, nie wiem czy widać. Śnieg cały czas leci, dzieci mają po prostu raj tutaj. Jeszcze teraz pani chodzi tutaj i sama właśnie upewnia się, że nie ma nic na podłodze, żadnych brudów ani nic. No bo wiadomo, też trzeba utrzymać czystość, a jak tyle ludzi się tu przewija dziennie, no to różnie to bez. Ale dobrze, ostatnie spojrzenie, dzieje się. Pięknie. Chyba już nie zdążymy na następne. Ale ta koala, no za tą koalę i za tego bałwana to po prostu wygrali. Okej, okay, ostatnia lokalizacja na dziś. Proszę bardzo. To oznacza to samo. Czyli po prostu sąsiedzi się wycwanili. I to samo. A tutaj mamy, proszę bardzo. Muzyczka na całego leci. Mamy znowu ogród dosłownie. O, tam można wejść, Patryk już sobie poradził, szedł sobie. Let it snow. Co? O, znowu jest ta koala! To jest misiek. Prawdziwy misiek? A nie, to są takie myśkowe. O wow, tu można iść. To jest chyba to, o czym ten pan mówił. Sowa. Jaki ośnieżony ten... Co to, prawdziwy śnieg, czy to jest ta pianka? A! Aha! Aha! Ośnieżyło nam cały aparat. Pani nas zaskoczyła, ja obsypała nas cały śniegiem. O, jeszcze mam na głowie. Tylko obsypała też aparat śniegiem. A w tym śniegu jest woda, tak jak w prawdziwym śniegu. Co nie było najlepszym pomysłem, no ale pani nie mogła wiedzieć, więc tego. Ale tak, tutaj było takie przejście, że można iść sobie. My przeszliśmy teraz. A największy hit to jest ten bałwan. Jaki ogromny. On to musi mieć, ja nie wiem ile metrów, naprawdę. Muzyka gra na całego. Okej, usiądę. To jest jeden z tych, gdzie im dłużej patrzymy, tym znajdujemy więcej lepszych rzeczy. Tutaj, patrzcie, obok koali jest toaleta, z której zaraz się wyłoni normalnie Mikołaj. Halo, czekamy. O, otwiera się. Otwiera. Nie? Nie.
O, i wynoś się. Halo. Tutaj mamy koale, kangura, wszystko. Ale muzyka też głośno leci. Ładnie, bardzo ładnie. Okej, okay, i to był ostatni dom, jaki udało nam się dzisiaj zobaczyć. Jest już bardzo późno. Okazało się przy okazji, że po 21.30 wcale nie wyłączają tych lampek, więc ciekawe, czy w ogóle wyłączają i o której. Muzyka też w pełni jeszcze leci, no ale tak. My się zbieramy już do domu. Zdecydowanie ciężko nawet je tak wszystkie porównać do siebie, nie? Bo wszystkie były po prostu wyjątkowe i miały coś w sobie takiego, wszystkie wow. Każde coś innego trochę. Tak. I teraz w sumie ten, gdzie były same światełka, który zrobił takie duże wrażenie, wypada na przykład na tle tego trochę średnio. Ale z drugiej strony był ładnie połączony wciąż bardzo. No. Więc... Takie fajne tutaj doświadczenie zrobić tym przejściem, że można sobie przejść przez wszystko i... No. Atak śniegu. No, tak, i atak śniegu. Który... No, śnieg tutaj jest gorący. Pani zrobiła zamach na nasz aparat, ale no trudno. ale tak, to na razie tyle. Tutaj patrzcie, jak tam Mikołaja u góry schowali, ale mamy tak jeden dom tutaj, naprzeciwko jest kolejny dom. No tak, to jeszcze nie widzieliśmy, żeby tutaj całe było. Aha, i tam kolejny dom, o kurcze. Ale super. Chyba teraz będziemy, zrobimy sobie po prostu przejazdne zwiedzanie, wiesz? A, to tam. Tutaj już się państwo nie postarali. Merry Christmas. Witamy w dniu drugim. Tutaj możecie zobaczyć, jaki jest tłum ludzi. Dokładnie tak, jak pani wczoraj opowiadała. Jest tłum. I pani wczoraj miała rację, jest Grinch, patrzcie. Jest oczywiście kolejka do zdjęcia z nim. Tutaj siedzi sobie. Tutaj jest kolejka do kolejnego zdjęcia. A nie, tam jest do wejścia, tam kolejka. Jak słyszycie też po krzykach, jest bardzo dużo ludzi. No, wczoraj już pokazywałam to. Patryk się poświęcił, jak widzicie, śnieg go uderzył tej zimy. Musimy chronić aparat, bo pani tutaj nieźle daje tym śniegiem znowu. Mamy też tutaj Pikachu, jak widzicie, Grinch sobie chodzi, więc wszyscy są bardzo ładnie. Zagłosowaliśmy na ten dom w konkursie. Pani nas rozpoznała z wczoraj, więc może już trzeci raz nie wracajmy, bo już zaczną nas charge'ować za to. Jak widzicie, aut tutaj jest naprawdę pełno. No jak mówiliśmy tutaj, ulica jest zamknięta, macie pachołki. Także naprawdę popularna atrakcja. A czy byliśmy jedynymi dorosłymi bez dzieci? Być może. Być może. A w ogóle dowiedzieliśmy się wczoraj, że w tym konkursie, który jest, można wygrać 8000 dolarów. I trwa on do 4 grudnia. Okej, okay, przyjechaliśmy już do ostatniej lokalizacji. Trochę się najeździliśmy za tymi domami, ale trzeba przyznać, że faktycznie teraz jak patrzyliśmy mapy, to każda dzielnica ma sporo domów. Przeczytałam dzisiaj, że łącznie w Brisbane zgłosiło się około 300 ich. Także nieźle. Idziemy zobaczyć nasz ostatni dom w tym filmiku. Mówisz ostatni. Tutaj jak widzicie, jest mniej ludzi od razu, więc przyjemniej chociaż. Ale tamto to widziałam, że jakieś takie bardzo sławne jest na Facebooku. A tutaj co my tu mamy? Światełek dużo, bardzo dużo światełek. Bardzo dużo światełek. Omega, tu jest Mikołaj jadący na rekinie. Jaka kolekcja misiów piękna. Mogłam mieć takie w domu. Także nacieszmy oczy naszym ostatnim domem. Przeminę teraz, jeszcze może sobie bliżej świąt pojeździmy. Wszystkie są do 24 grudnia ozdobione, potem może jeszcze, no, chociaż nam pan powiedział, że on trzyma do marca. Do marca, no ale nie wiadomo, czy się świeci. No pewno. Tak. Także tak, kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie i za przeżycie tego z nami. Pierwszy raz widzieliśmy coś takiego. Takie domy i takie coś po prostu jak z filmu, także dla nas to też była super przygoda. Który dom najbardziej ci się podobał? Ten, którym byliśmy, nie ten, tylko ten wcześniej. Ten, na którego głosowaliśmy, co byliśmy dwa razy, gdzie był Grinch. Aha, okej. Okay. Się wydaje.
Ja myślę, że ja dalej powiedziałabym, że mi się najbardziej podobał ten, gdzie był rekin i delfin z tej rzeki wyskakujący, bo to po prostu było wszystko tak ładnie złożone i wyglądało po prostu pięknie, dużo światełek. Ale no, trzeba przyznać, że wszystkie wymagają bardzo dużo pracy, bardzo dużo poświęcenia, także naprawdę wszystkich podziwiam, że komuś się w ogóle chce. A wy też dajcie znać w komentarzach, który wam się najbardziej podobał, jeżeli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu. I do zobaczenia za tydzień. A teraz patrzcie, już wracaliśmy z ostatniego domu, a na drodze wąż. I teraz, no nie chcemy go przejechać, więc nie wiem w sumie co robić. O, rusza się. Idzie do przodu? Ale wolno, te węże miały być szybkie. No nie, te właśnie są powolne, bo są te pytony, które nic nie robią. Aha. Ale czemu on tak trochę w naszą stronę skręca? Prosto, prosto, panie. No widzicie, takie coś to się nie spodziewałam. Dodatkowa atrakcja dla nas. Oczywiście trzymamy swój dystans.